dzisiaj rozszerzona rzeczywistość wkroczyła na kongres 590. Otóż jako agencja eContent Lab przygotowaliśmy specjalną aplikację PZL Świdnik AR, za pomocą której będą mogli Państwo oglądać autentyczne modele śmigłowców bojowych PZL Świdnik w akcji. W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej znajdą Państwo zdjęcia dwóch maszyn, sztandarowych maszyn PZL Świdnik. Wystarczy najechać telefonem na zdjęcia w gazecie, by pojawiły się na gazecie śmigłowce. Przewidzieliśmy również efekty specjalne, otóż maszyny będą strzelały autentycznymi rakietami. W ten właśnie sposób reklama drukowana ożywa i staje się reklamą wirtualną. Aplikacja PZL Świdnik AR ma dzisiaj swoją inaugurację, natomiast oczywiście planujemy ją rozbudowywać. W przyszłości będzie mogła współdziałać z kolejnymi publikacjami naszego klienta, a także innymi akcjami marketingowymi. Muszę przyznać, że aplikacja opracowana wspólnie z PZL Świdnik w rozszerzonej rzeczywistości zrobiła nie tylko na mnie, ale myślę na wielu gościach kongresu 590 duże wrażenie. Reklama gazetowa wyszła poza papier. Dzisiejsze technologie umożliwiają nam wspólnie zrobienie czegoś, co jest dużo bardziej atrakcyjne niż płaska reklama papierowa. Śmigłowce latają, strzelają. Promujemy dwa śmigłowce AW101, czyli śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych obecnie w przetargu dla polskiej armii oraz śmigłowiec Sokół polskiej konstrukcji, który akurat w reklamie jest pokazywany w wersji Głuszec, czyli w wersji śmigłowca wsparcia pola walki, do której będziemy niedługo modernizowali kolejne śmigłowce Sokół.